Cześć, cześć. Przy okazji wakacyjnych wojaży chciałem z Wami podzielić się takim niesamowitym drzewem. Drzewo rośnie nad jeziorem Krówka w okolicach Koronowa. Ale jest pięknym przykładem tego, w jaki sposób zbudowany jest system korzeniowy drzewa. Tu jest taki wcale nie bardzo duży i wydaje się, że odroślowy dąb, którego widać bardzo wyraźnie system korzeniowy, bo jest odsłonięty przez piaszczystą plażę. Jeśli ktoś wątpi w to, że system korzeniowy schodzi się tak daleko jak korona drzewa, to to drzewo wspaniale pokazuje to, jak daleko sięgają jego korzenie i jak bardzo splątane są z korzeniami sąsiadów. Drzewo jest faktycznie warte zobaczenia. Dzięki, albo w związku z tym, że grunt obniżył się o jakieś 2 metry poniżej miejsca, gdzie pierwotnie wykiełkowało i wyrosło drzewo, w tym momencie jego nadziemna część jest dobre 2 metry wyższa niż była, kiedy się rozwijała w trakcie cyklu swojego życia. Co ciekawe, korzenie, które zostały odsłonięte, pokryły się standardową korą, tak jak i cała reszta nadziemnej części, chociaż w ziemi zwykle korzenie nie mają tak grubej kory, jak to, co widzimy na pniu i konarach. Drzewo naprawdę warte zobaczenia. Gdybyście byli w okolicy, zajedźcie. Zostawię w opisie pineskę.